Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie chciałem Wam tutaj przedstawić Goku Super Saiyan Blue 4 poziomu. Także tutaj on jest, tak właśnie wygląda ten Blue. Oczywiście tutaj go, a tutaj właśnie, to jest właśnie tak jeszcze niedokładnie zrobione, jeżeli chodzi o to, jak go się zbliża, bo niektóre mody są takie, że jest jednak dobrze to jest zrobione, te zbliżenie, a w niektórych właśnie się tak to lekko przycina. Także jeżeli chodzi o jego zdrowie, jest poza zakres tego sześcianu, ki, kondycja, wszystko jest prawie na 100%, więc zobaczymy, jaką będzie miał ten Goku siłę. Zaczynamy od prezentacji właśnie jego siły, od prezentacji jego technik, szybkości lotu. No i zobaczymy, jaką dysponujesz siłą Son Goku. Tutaj jeżeli chodzi o jego latanie, to jest naprawdę bardzo szybkie. Kolejne będzie to uderzenie, kolejne na 660, smocza super pięść na prawie 5000, kamehameha raz 10, 10000. Kolejna technika to będzie cios po widoku. Aha, tak samo ładunek. Kolejne to będzie smocza pięść. ...13000. Kolejna technika Goodly Super Kamehameha. Na 12000. Też właśnie była fajna technika. Rozproszony strzał z wycofaniem. A nie, to właśnie było. Jeszcze raz. To jest rozproszony strzał z wycofaniem. I teraz właśnie się przemieniamy w Kaiokena razy 20. Pięknie. Zobaczymy teraz tą ostateczną technikę smocza super pięść. Powinien mieć spokojnie powyżej 13000. Ale zobaczymy. 15000, ładnie. No i zobaczymy kolejną technikę właśnie jego, związaną właśnie może z przekroczeniem limitu. Tak jest, przekroczenie limitu jest, zostało zrobione. No i teraz smocza pięść. Zobaczymy teraz, jaką będzie dysponował energią. 17000, jednak przekroczył ten limit, jeżeli chodzi o jego właśnie parametry siły. Także tak właśnie wygląda, tak właśnie zaprezentowałem postać Goku Super Saiyana Blue 4 poziomu. Jeżeli Wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka z kolejnej prezentacji.